Dzień dobry, gorące pytania, wywiad gospodarczy, więc przed nami kwadrans na temat gospodarki, ekonomii naszych pieniędzy. Maciej Wośko, Gazeta Bankowa, Portal w Gospodarce.pl, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj Włodzimierz Kocon, wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego. Witam bardzo serdecznie Panie Prezesie. Wiceprezes BGK odpowiedzialny m.in. za programy mieszkaniowe Banku Gospodarstwa Krajowego. Namawiamy zatem, by inwestorzy z branży budowlanej poświęcili kwadrans na wysłuchanie kilku ciekawych informacji i propozycji płynących właśnie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Zgodnie z formułą Banku Rozwoju to jest bank, który aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy. Kraju i w tym e, takim podstawowym e, podstawowym zadaniem jest m.in. też zwiększenie dostępu Polaków do mieszkań. O tym właśnie chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać. BGK wraz z resortem Inwestycji i Rozwoju jest współinicjatorem rządowego programu społecznego budownictwa czynszowego, który od 2015 roku wspiera dostępne cenowo budownictwo. Mieszkaniowe. Jesteśmy po szóstej edycji programu. Więc prośba o krótkie podsumowanie, co po tych sześciu edycjach możemy powiedzieć. Jak program wspierania budownictwa czynszowego się sprawdza i jakie są realne korzyści dla mieszkańców realne korzyści przekładają się na liczbę mieszkań, które zostały wybudowane dzięki wsparciu w programie społecznego budownictwa czynszowego. Tu możemy mówić o ponad 80 kredytach udzielonych w tej formule o niemal 4000 mieszkań, które takie finansowanie z programu społecznego budownictwa czynszowego otrzymały, a wartość inwestycji to przekracza już ponad 800 milionów złotych z tym finansowaniem banku, które mniej więcej połowę tej kwoty stanowi. Program społecznego budownictwa czynszowego adresowany jest bardziej do inwestorów, a mniej jakby bezpośrednio do, do lokatorów. Niemniej jednak to lokatorzy wygrywają na tym, że inwestor korzysta ze, ze wsparcia banku gospodarstwa krajowego. Tak, ma pan rację, końcowym beneficjentem tego wsparcia jest najemca, a program jest adresowany przede wszystkim do Towarzystw Budownictwa Społecznego, od jakiegoś czasu mogą w nim uczestniczyć spółdzielnie mieszkaniowe. I to są te dwie główne grupy deweloperów, mówiąc językiem potocznym, którzy z tego wsparcia korzystają. I tu trzeba wspomnieć o głównej cesze tego programu, mianowicie preferencyjności kredytu. Kredyt, który w ramach tego programu bank gospodarstwa krajowego udziela, jest oprocentowany tylko wyłącznie stawką Wibor 3 miesięczna, więc na dziś to jest około 1,7%. Nie ma żadnej marży, więc przekłada się to wprost na koszt finansowania inwestycji budowlanej, a w dalszej konsekwencji na wysokość czynszu. Tam jest jeszcze ważna długość, czy okres kredytowania, bo no to jest kolosalne znaczenie ma długość finansowania. Ten kredyt może być udzielony nawet na lat 30. Jedynie kredyty hipoteczne udzielane osobom fizycznym tak długi okres finansowania mają, my oferujemy to deweloperom czyli TBS-om, Spółdzielniom Mieszkaniowym. Bo warto powiedzieć, że Bank Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego jest bankiem, który no, w odróżnieniu do instytucji finansowych komercyjnych właśnie no, dba o to, żeby dostępne były również produkty finansowe no, wspierające pewne procesy, czy, czy wspierające w tym przypadku budownictwo czynszowe, o którym od 2015 roku bardzo e, głośno mówimy że potrzebujemy więcej mieszkań na wynajem, mieszkań właśnie opartych o korzystny, dosyć niski czynsz. Tak, to o czym Pan tutaj mówi i co zostało zaakcentowane w Pana wprowadzeniu do, do dalszej części dyskusji, to jest realizacja emisji Banku Gospodarstwa Krajowego. Tak, wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy. To jest nasze główne przesłanie i credo działalności. W wymiarze mieszkalnictwa ono właśnie przekłada się między innymi na program Społecznego Budownictwa Czynszowego no Ten deficyt mieszkaniowy, jaki jest szacowany nawet do 3 milionów mieszkań w Polsce, to jest kolosalne wyzwanie, określiłbym je nawet wyzwaniem cywilizacyjnym. Warto nawet pojedyncze mieszkania dostarczać na rynek po to, aby. Ten deficyt stawał się mniejszy i aby coraz więcej naszych rodaków miało dach nad głową i były, było z tego zadowolonych. To jest ta sytuacja, w której mówimy od wielu lat, skupiamy się na rozwoju gospodarczym. No, ostatnie lata, możemy powiedzieć, potwierdzają no, dobry kierunek, bo widać efekty w wynikach gospodarki. Widać, widzimy wszyscy efekty w rozwoju choćby infrastruktury komunikacyjnej, drogowej, natomiast cały czas, Brakuje nam mieszkań. Na tysiąc Polaków przypada w tej chwili 363 mieszkania. Mediana w Unii Europejskiej to 435. Czyli to, to, jest, te, to jest ta przepaść, która dzieli nas od, od Europy. No, co tak jak... przekłada się na 900 tysięcy deficytu statystycznego właśnie mierzonego w ten sposób, jak pan tutaj powiedział. Tym tytułem naszego, naszej dzisiejszej rozmowy nieprzypadkowo jest, jak wybudować w Polsce pół miliona mieszkań, ponieważ to jest te, te Miliona to jest to, to minimum, którego potrzebujemy właściwie od zaraz. Program Społecznego Budownictwa Czynszowego jest jednym z tych elementów. Pytanie moje brzmi, czy Rzeczywiście po stronie inwestorów jest zainteresowanie tym programem i tym wsparciem udzielanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego. No mamy za sobą sześć edycji. Wiosenna zakończyła się w marcu. W tym roku jeszcze przed nami edycja jesienna programu, do którego inwestorzy mogą aplikować. I w kolejnych latach następne edycje. Ten program jest właśnie dwuedycyjny w ciągu roku. Na wiosnę i na jesieni przyjmowane są wnioski. To wynika z konieczności. Analizy składanych wniosków i zderzania ich, mam na myśli tych wniosków, z kryteriami, warunkami poszczególnych inwestycji i dopełnianiem montażu finansowego. Ja może o czym innym chcę powiedzieć, ale to wybrzmiało w Pana pytaniu czy pół miliona czy 3 miliony mieszkań to możemy na ten temat dyskutować. Natomiast istotne podkreślenia jest to, że dopiero od 2016 roku, kiedy rząd przyjął narodowy program mieszkaniowy, mamy akcent w polityce mieszkaniowej położony na zupełnie inny element. Wcześniej akcentowana była kwestia popytu, programy wsparcia nabycia mieszkań na rodzina na swoim mieszkanie dla młodych one generowały popyt a więc no proste prawa ekonomii mówią jak mamy popyt duży to możemy ceną że tak powiem Zadziałać, iść w, tak. w górę i, i w ten sposób ten popyt domykać na rynku. Narodowy Program Mieszkaniowy przesuwa te akcenty zdecydowanie w stronę podażową, a więc takich instrumentów, takich działań, takich programów, które będą skutkowały zwiększaniem liczby mieszkań dostarczanych na rynek przez wszystkich aktorów, którzy w tym rynku uczestniczą. I to jest niezmiernie istotna zmiana w ogóle optyki patrzenia na na rynek mieszkaniowy. To ja bym jeszcze też chciał wrócić do, do programu społecznego budownictwa czynszowego, bo no, komunikujecie Państwo, że po tych kilku edycjach nastąpiły pewne ułatwienia w, w składaniu wniosków. Wyciągacie, rozumiem Państwo, wnioski z, z tych dotychczasowych edycji, dotychczasowych programów. I no, szykują się pewne zmiany dla inwestorów ubiegających się o kredyt preferencyjny na budowę społecznych mieszkań czynszowych. Pytanie, co się zmieni? Czy co się zmieniło? no Te zmiany zachodzą na bieżąco. I jako część naszej roli Banku Rozwoju, rozumiemy również i taką, która polega na wyciąganiu wniosków z tego, co robimy, i uzgadnianiu. Sugerowaniu, rekomendowaniu rządowi, parlamentowi dokonanie takich zmian, które będą pozwalały skuteczniej pieniądze publiczne bądź pieniądze banku wykorzystać na te cele, które są celami publicznymi. Jedną z wielkich zmian, które dokonały się w programie społecznego budownictwa czynszowego jest choćby ułatwianie, zmniejszanie bi biurokracji. Jaka jest niezbędna, żeby taki wniosek złożyć? No tu wymiarem tego jest. Odstąpienie od wymogu posiadania prawomocnego i ostatecznego pozwolenia na budowę, żeby taki wniosek móc złożyć, to pozwolenie może na późniejszym etapie być uzyskane. No, dzięki temu inwestor, na przykład TBS, nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem sure. projektu budowlanego, zanim nie będzie miał przyrzeczenia udzielenia finansowania, a więc ryzyko po stronie inwestora staje się mniejsze. Inną zmianą, o której Rozmawiamy i za chwilę będzie wprowadzana jest przesunięcie w stosunku do spółdzielni mieszkaniowych decyzji o zaciągnięciu kredytu z Walnego Zgromadzenia Spółdzielców na Poziom zarządu, co zdecydowanie zdynamizuje ten, tę grupę aktorów na rynku mieszkaniowym. Zwłaszcza gdy chodzi o kredyt preferencyjny w ramach programu właśnie z Banku Gospodarczego Krajowego. Tak. I trzecia, moim zdaniem, no, rewolucyjna zmiana polega na tym, że od tego roku mogą być łączone instrumenty. Czyli do kredytu preferencyjnego, o którym rozmawiamy, czyli w programie społecznego budownictwa czynszowego, mogą być dokładane środki dotacyjne z drugiego równolegle prowadzonego programu w banku. Środki dotacyjne nawet do 20% wartości kosztorysowej inwestycji. No, jak to może się przełożyć na sam poziom czynszu, no łatwo obliczyć, niemal jedna piąta kosztów, a więc w konsekwencji również wysokości czynszu byłaby ze środków dotacyjnych, bezzwrotnych, udzielanych z Funduszu Dopłat. Czy ten warunek dotyczący obniżenia czynszu, czy, czy tego, żeby czynsz po prostu w takich mieszkaniach był niższy od, od rynkowego, on gdzieś się pojawia we wnioskach? Czy jest to jednak do, jakby no, czysta matematyka, wyliczenie polegające na tym, że skoro koszty obsługi takiej inwestycji są niższe, no to liczymy na to, że inwestor, czyli w tym przypadku spółdzielnia czy TBS, będzie mógł ten czynsz obniżyć? Również i z tych powodów, o których Pan wspomniał, ale przede wszystkim z powodów wskazanych w ustawie. Tam jest w ustawie wskazówka o dotycząca limitu czynszowego on nie może przekraczać 4% wartości odtworzeniowej. Są zapisy dotyczące maksymalnych poziomów dochodów najemców więc to są te dwa mechanizmy, które skutkują. Relatywnie niskim czynszem w stosunku do czynszów rynkowych. Tu można przywołać bardziej konkretne liczby. AMRON, a więc taka instytucja, która zbiera dane rynkowe i analizuje je dotyczące rynku mieszkaniowego, wskazuje, że średnia cena wynajmu mieszkania w Warszawie, mieszkania 50-metrowego, to jest około 2800 złotych, podczas gdy porównywalne mieszkanie w TBS-ie to będzie około 1000 zł, znacząca różnica znacząca różnica którą odczuje każdy każdy portfel I tak nasze nasze doświadczenie, informacje które zbieramy z rynku na no wskazują, że ta różnica może nie jest aż tak. Wielka, ale różnica 2000 i 1000 złotych, no jest też istotna, zwłaszcza dla słabiej uposażonych rodaków. Musimy na dziś kończyć, choć wierzę, że o budownictwie czynszowym przyjdzie nam pewnie nie raz jeszcze rozmawiać, bo jest to ten program, na który Wielu, wiele osób poszukujących mieszkania i tego pomysłu na to, jak, jak mieszkać liczy. Moim i państwa gościem był dzisiaj Włodzimierz Kocon, wiceprezes Banku Gospodarstwa. Krajowego odpowiedzialny za programy mieszkaniowe BGK. Bardzo serdecznie dziękuję. dziękuję. Liczę na to, że udało nam się zainteresować niektórych inwestorów, tym, żeby zwrócili uwagę na bardzo preferencyjne i bardzo ciekawe rozwiązania kredytowe oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego właśnie w budowie mieszkań czynszowych. Ja już dziś dziękuję i zapraszam na kolejny wywiad gospodarczy już jutro.